Level One News, czyli ważne wiadomości ze świata technologii. Jeden z senatorów, Ron Wyden, ujawnia, że Pentagon bezprawnie, masowo szpieguje obywateli Stanów Zjednoczonych. I nie, nie jest to historia z końca lat 90. projekt Echelon, nie jest to projekt X-Key, Score, Prism, Carnivore, nie jest to żaden z kolosalnych, wartych miliardy dolarów projektów ujawnionych przez Edwarda Snowdena, to jest nowy sposób na inwigilowanie na globalną skalę. Pentagon co roku ma miliardy dolarów do wydania na operacje inwigilacyjne i teraz po prostu kupuje dane od megakorporacji zajmujących się śledzeniem wszystkich użytkowników. Prawodawcy stanu Michigan zaproponowali ustawę wymagającą rejestracji wszystkich instytucji, firm i agencji informacyjnych w specjalnej organizacji potwierdzającej prawdziwość publikowanych informacji. Wpisowe do Ministerstwa Prawdy ma wynosić 1 milion dolarów na wypadek konieczności wypłacania ewentualnych odszkodowań. Niezastosowanie się do powyższych wymogów dla wszystkich, którzy opublikują niezatwierdzone wcześniej fakty, to kara w wysokości 1000 dolarów dziennie. CBS News potwierdza, że NASA podpisało kontrakt na pierwszy w pełni cywilny turystyczny lot na stację kosmiczną w przyszłym roku dla 4 osób w kapsule Dragon od SpaceX. The Intercept donosi, że twój nowy samochód prawdopodobnie cię szpieguje. Gdzie i kiedy jechałeś, które drzwi były otwierane, kiedy włączyłeś migacz, kiedy zapaliły się światła, stop. Czy podłączyłeś do swojego smartfona przez Bluetooth? Bo jeśli tak, to wszystkie twoje wiadomości i lista kontaktów zostały skopiowane. Bezcennym źródłem informacji są na przykład samochody z wypożyczalni. Reuters informuje o powstaniu ustawy zabraniającej instalowania TikToka na urządzeniach pracowników urzędów w Stanach Zjednoczonych. Można się zastanawiać, po co pracownikom rządowym jakiekolwiek media społecznościowe na urządzeniach przeznaczonych do pracy. Departament Bezpieczeństwa Krajowego uruchamia kolejny system skanujący komunikację w mediach społecznościowych. Podobno w celu wyszukiwania wewnętrznych ognisk terroryzmu. Ma to być reakcja na niedawną wizytę kilku nieproszonych gości w Białym Domu. Wygląda na to, że Pentagon wycofa się z projektu Jedi, bo wart 10 miliardów dolarów kontrakt zamiast w ręce Amazonu trafił do Microsoftu, ale prawnicy Amazonu tak mocno się ciskają po salach sądowych, że medialny rozgłos zwrócił uwagę wielu prawników na legalną stronę tego projektu, więc Pentagon stwierdził, że chyba lepiej będzie ukręcić łeb całej operacji i prawdopodobnie po cichu rozpocząć negocjacje od nowa. Federalna Komisja Łączności zatwierdziła 7 miliardów dolarów na fundusz mający poprawić kiepskie warunki łączności w Stanach Zjednoczonych. Nową infrastrukturę, laptopy i tablety dla użytkowników, dopłaty do rachunków za internet. To nie pierwszy taki projekt, jak do tej pory w podobne działania wpompowano dziesiątki miliardów dolarów, a mimo to na wielu obszarach Stanów Zjednoczonych jedynym pewnym systemem przesyłania informacji są gołębie pocztowe. Tak naprawdę jedyną realną szansą na poprawienie warunków włączności na tym obszernym obszarze wydaje się Starlink. Xiaomi zostało skreślone z czarnej listy i może znowu sprzedawać swoje produkty do Stanów Zjednoczonych, co jest dość ważne, bo Stany Zjednoczone są dużym i chłonnym rynkiem. Gdy Donald Trump okupował Biały Dom, żwawo walczył z chińskimi producentami, twierdząc, że szpiegują Amerykanów.
Po kilku spotkaniach w sądzie Xiaomi wykazało, że nie można im niczego udowodnić, więc wrócili do łask. Huawei niestety wciąż jest na czarnej liście i nie wychodzi mu to na dobre. 328 zagrożeń bezpieczeństwa, z czego 33 o charakterze krytycznym, odnaleziono w corocznym audycie komputerowych systemów rządowych w Australii. Z czego prawie wszystkie to są te same, co rok wcześniej, czyli nadal najwyraźniej nikogo w rządzie Australii nie obchodzi bezpieczeństwo danych ani rządowych systemów informatycznych. Okazuje się, że we wszystkich krajach jest podobnie. Kolejna potyczka nadgryzionego jabłka, tym razem w sądach Wielkiej Brytanii. Jakoś tak jest, że oficjalnie wszystkie firmy umieszczające swoje produkty w Apple App Store płaci tyle samo, 30%. Może z wyjątkiem Amazonu, Netflixa, ale to tylko kolejny proces na długiej liście zmagań sądowych Apple. Niemiecki sąd zakazał firmie Facebook kolekcjonowania danych z aplikacji WhatsApp. Facebook po wykupieniu WhatsAppa zmienił warunki licencji użytkowania i pozwolił sobie na nieco bardziej orwellowski model kolekcjonowania danych i łączenia ich z danymi z Facebooka. Sądom w Niemczech się to nie spodobało. Korea Południowa zamierza w ciągu najbliższej dekady zainwestować 450 miliardów dolarów w rozwój technologii i produkcji układów scalonych. Chcą zdobyć przodującą pozycję jako największego producenta chipów. Można się spodziewać, że tacy producenci jak Samsung czy Hynix skorzystają z tego planu do rozwoju mocy produkcyjnych. W tej chwili są potęgą w dostarczaniu różnego rodzaju nośników pamięci. Chcą jednak konkurować z Intelem, AMD i Nvidia w technologiach produkcji nowoczesnych procesorów. Colonial Pipeline Company, czyli operator sieci rurociągów, największy dystrybutor paliw płynnych w Stanach Zjednoczonych, zapłacił 5 milionów dolarów okupu hakerom, którzy włamali się do ich systemów i zaszyfrowali wszystkie dane, blokując działanie całego systemu. Podjęcie decyzji o wypłaceniu okupu zajęło im tylko 5 godzin, a mimo to pojawiły się problemy z dostępnością paliw płynnych na niektórych stacjach w Stanach Zjednoczonych. Grupa DarkSide, stojąca za atakiem na sieć tych rurociągów, twierdzi, że ma już kolejne 3 ofiary, ale tym razem nie są to firmy operujące ważną infrastrukturą kraju. Colonial Pipeline Company, znowu, kilka miesięcy przed tym atakiem hakerskim poszukiwała specjalisty od cyberochrony, ale wygląda na to, że nie znaleźli chętnego do podjęcia się zadania ochrony ich systemów na warunkach, które oferowali. Teraz po zapłaceniu 5 milionów okupu prawdopodobnie zmienią oferowane warunki. Hakerzy odpowiedzialni za ten atak twierdzą, że są apolityczni i kierują się jedynie chęcią zysku oraz obiecują, że wybierając kolejne cele, postarają się nie stwarzać poważniejszych kłopotów reszcie społeczeństwa. FBI ostrzega przed reklamami pokazywanymi w wyszukiwarkach, które prowadzą do stron z phishingiem. Działa to tak, że po wpisaniu wyszukiwanego zapytania pokazuje się reklama strony. Jeśli na nią klikniemy, wygląda zwyczajnie, ale podczas procesu zakupu jakiegoś przedmiotu i podczas wypełniania danych do zamówienia dzwoni telefon, aby potwierdzić szczegóły. Ale rozmowa, która trwa tylko po to, aby zająć czymś użytkownika i dać hakerom więcej czasu na opróżnienie jego konta. A w razie potrzeby, mając go już na linii, można go wypytać o szczegóły, o PIN, numer karty kredytowej itd. Większość użytkowników podaje wszystkie swoje dane bez zastanowienia. Tysiące exit nodów w sieci Tor
podstawione w celu atakowania użytkowników wykonujących operacje kryptowalutami. Jeśli chcąc zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas operacji kryptowalutami, używasz sieci Tor, może się okazać, że to nie pomaga, bo przez cały 2020 rok ktoś uruchomił ich tysiące, głównie u dostawców obsługujących wcześniej uruchomione i zaufane Exit nody. Próbują one wyłączyć szyfrowanie SSL i wymusić przesyłanie danych zwykłym protokołem HTTP i pozyskać dane dotyczące transakcji kryptowalutami właśnie. 17 studentów szkoły medycznej oskarżonych o oszukiwanie podczas zdalnego egzaminu, a wszystko na podstawie danych dotyczących ich aktywności internetowej, gromadzonych bez ich zgody i bez ich wiedzy, przy pomocy budzącego wątpliwości systemu, który nie był stworzony do wykrywania tego typu oszustw. Można się domyślać, że ewentualna kariera potencjalnego lekarza, który oszukiwał w czasie egzaminów, nie wygląda różowo. Cała sprawa wygląda mało profesjonalnie. Nadgryzione jabłko w jednym z wielu procesów walczy z Epic Games i w trakcie tej sprawy sądowej wyszło na jaw, że 128 milionów użytkowników urządzeń Apple pobrało z App Store programy zawierające malware znany jako Xcode Ghost, którym jest zainfekowane prawie 4000 aplikacji w App Store. I to tylko jeden z wielu przykładów, jak bezpieczne i wspaniałe są produkty Apple. Producent naczep został zaatakowany przez ransomware. Wygląda na to, że nie chcieli zapłacić okupu i 5 GB danych ich pracowników i danych firmy wyciekło do sieci. I na koniec Ford opatentował nową technologię. Twój samochód będzie skanował mijane billboardy i gdy znajdzie reklamę, która jego zdaniem może cię zainteresować lub za którą zapłaci Fordowi reklamodawca, pojawi się ona na twoim multimedialnym wyświetlaczu w samochodzie. Prawdopodobnie zamiast prędkościomierza albo zamiast mapy. I to tyle w tym odcinku. Jeśli lubisz tego typu wiadomości, daj łapkę w górę albo nawet zasubskrybuj.